Na naprawdę Merlina. Dziesięć lat temu ostatnio wszyscy tu byli. No ale bez główki to nie to samo. Gdyby tu był główka. Główka. Chciałbym, żeby tu był główka. I zagrał ze mną mecz. Główka? No to co, gramy? Główka, główka, nie? To co, gramy czy... To jest jakiś randomowy gość. Ej, czemu twój Orlik jest? Wracaj, nie ty miałeś tu przyjść. Chcę wrócić, ale trzymaj! O, zamknęło się. Jak ja teraz wrócę? Otwieraj ten portal taki jak był. Dobra. Jak ty to otwarłeś? Czekaj. Dobra. Niech tu będzie główka. Czekaj. Patrz, działa. Główka? To nie jest moim uniwersum. O, cześć Rzezi! Ty czekaj, to nie moje uniwersum! Ale co? Nie! Coś zrobiłem, przecież to był główka! Nie, to był jakiś gość z piłką na głowie! No, ale... Słuchaj, otwórz ten jej ostatnio! Go! Dobra, niech to będzie główka! Okej? Otwieraj! To wygląda jak mój? Czekaj! Główka! Nie! To nie on! Wracaj tam! No co mi zrobił? Nie. Ja chciałem portal do siebie! I taki do mnie, skąd przyszedłem? Wow! Nie! Czyli jest wiele główek. To jeszcze raz, portal taki jak robiłeś! Chciałbym, żeby to był główka. Czekaj, nie działa. Boiska, nie! Proszę cię! Straciłem ten most. Nie! Zostaję tu na zawsze! Okej, pogodziłem się z tym. Jakoś się z tym pogodzę. Będę u ciebie na kanapie. Ej, chłopaki! Co robicie? Sorry, chłopaki, że mnie nie było, ale byłem w śpiączce 10 lat. Tak wyszło. Potknąłem się o mrówkę. Wow, połóż z główki na orlikowanie. Jezus Maria! Jaki jestem drewniak. Ja pierdolę, jak jestem drewniak. Jestem na pierwszym odcinku orlikowania. Czuję się niesamowicie. Nie za blisko ta kamera? Tyneczku. Dobra, przepraszam. Panie, przestrzeń. Dobra, stań za mną, żeby obserwować pierwszy strzał orlikowania. Zaznaczy się w moim wykonaniu. Przynajmniej w bramkę. Jest na dubie główka! Gratulacje! Tak jest, dziękuję bardzo. Główka powraca. Oh man! Nasze pierwsze spotkanie wspólne po 10 latach. Te same wielkie ekipy. Orlikowanie 4! Wielkie orlikowanie 4! Na tym nie było. Teraz 7! Ty się czujesz jak ta popka chyba, nie? Ja wiem, że to jest kurwa 7. To co, jak się czujecie do biegania? Ja mogę biegać. O Jezu, on bym to miał. Ja bym ci nawet za to zaliczył razy 5, ale... Za tą finezję! Uwaga, uciekać! Tragedia! Widziałeś? Gdzieś? Oj, czekaj, za wysoki jesteś, teraz muszę się przyzwyczaić. Tak się kończy granie na VR-ze w GTA San Andreas. Poszedłem sędziarę zajechać na VR-ze, zdjąłem... I było, no! Ja muszę ciebie pilnować, muszę z tobą chodzić jak stalker.
Ale to zwinność. No, już nie wiedziałeś co robić. Drużyna, pamiętasz? Ty to... szmato mała. Rękę sobie znowu łapie. Ty szmato mała. Teraz bym cię złapał. Raczej nie. Dobrze! Wow. Runę je. Kurwa. Siedzi mi dzisiaj. Niedzkie kurwa kartofle, jak nie strzelamy. Tyle, nie bez strzał. No mówię ci, już chyba piąta pod rząd tak leci. No tak było. Ty, chłopaki chcą grać beze mnie? Nie! Jesteś? Tak. Oglądałeś nas od którego? Wszystkie te? No odcinki ogólnie wszystkie widziałem. To ma dzień konia. Korole ma dzisiaj dzień konia. Ty, no ja jestem nielegalny. Meanwhile. Ja już mam dętkę, kurwa, kopnęli się źle. O cholera! Esa, bardziej to mnie bawi, że ja przychodzę taki odjebany, a ten wygląda jakby z ciągu wyskoczył. Jakby. Tak, Grzesiu, dawaj na bramę, otwórz te swoje łapki. Już czuję. O! Jest! O! Zapach dzieciństwa. Zapach jest jechany jeszcze, ty, używany. Jednak broniłeś coś. Ha, prowadzę trzema piłkami cię obciwam, pa! Ha! Żadnej mi nie zabierze. Dobra, jedno, niech ci będzie, masz jedno. Pierwsza obrona Grześka to będzie, albo pierwszy puszczony strzał Grzesia. Dobra, czekaj, czekaj! Już dobra, wygrałeś, wygrałeś! Nie połamać cię? Za bardzo? Wow! I co? Dobitki! I sobie nikt nie obronił. Dobra, masz, dobitka. Ja! Mato! Grzesiu, co cię skłoniło do wyjścia dzisiaj? Nie, wolne, bo. Ja powiem ci, że skończyłem nocki 3 dni temu i do siebie dojść nie mogłem. Kurde, no tak ciężko mi było. W nocy nie spałem, w dzień wstałem. Wstawałem, co chwilę, cały czas. Wie Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Grzesiu, dawaj sam na sam. Jak to jest, teraz? Czeku, sam na sam. Co to było? Poważny bramkarz to i poważny strzał będzie. Grzesiu zawsze obawiał się moich strzałów, ale odkąd miałem 10 lat przerwy, uważa mnie za dobrego gracza. To w takim razie udowodnię mu tym strzałem, że jedynym słabym ogniwem na tym orliku jest on. Potrafi uderzyć! Ale siadło! Pierwszy strzał mój na orlika, na orlikowanie. W końcu siadło! Pierwszy strzał na orlika! Dobra, Grzesiu nagrywa. A, dobra. Cisak nie umie dotrzymać presji. Ja nie umiem. Coś nie coś potrafisz, nie? Coś nie co potrafię. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Niech teraz siądzie, to ja nie wiem. Nie! Popatrz. Chwali się bez miedzianki. Dobra. Któreś fistak? Prawda. Nie no. Nagrałeś to. Ale siadło. No gratulacje, nie? Chcesz stanąć? Chcesz stanąć? Na kamerze będziesz, ją. Na YouTube będzie. Nie, bo będzie się mógł strzelać. Aha! To na zmianę! Nie, dobra, pierwszy, nie! Patrz, nie chciał, nie chciał. Mogę bronić. Tak się załatwia bramkarzy. Ale tak leciała, nie? Próbował, przeskoczył sobie nad nią. To jest prawy okno. Jakby to było realistyczne. Wow. Nie lewe. Czaj! O kurde, dobry bram. Lepszy niż Grzesiu. Chociaż się rzuca. Ale pewnie stałeś jak zwykle, zasłaniałeś. Jak mi zasłoniłeś, ty grubaś!
się! Masz jaki cel? To się nagrało, mam nadzieję. Się nagrało? O! Do lewą jeszcze, ja pitole. Noga mi umarła właśnie. Kopnęliście kiedyś piłką tak, że kopnęliście z całej siły czubkiem, aż cała stopa wam się wygięła i zrobiła fikołka? Matko Bosko. Ja miałem tak teraz. Nie czuję nogi. Ja czuję, śmierdzi bardzo. Tak? To nie chuchaj se w nos. No ty parubo! No ty parubo! Mam. Masz? Mam. Masz? Mam. Masz? Tak. Już? Tak. Dawaj Marek, to już się kameruje! Słuchajcie, to nie jest żadne lokowanie produktu, nie będę pokazywał nazwy, ale wziąłem sobie ten napój dzisiaj dlatego, że poprawia moją kondycję oraz wspiera umysł i ciało. Tu jest miejsce na twoją reklamę. 3 złote od minuty nagrania. Widać, że Tiger. Ej, nie mów tak. Mordo, widziałeś tą bramkę? Z Barcelony. Widziałeś tą bramkę? Nie widziałem właśnie, bo nagrywałem jak główka jest sponsorem. Samo okienko, samo okienko. Nie, nie, wzruszył się, wzruszył się. Ale zajebał okno. Tak? Nie. Oh my god! Obroniłem. 1-0 dla mnie. Koniec challenge'u. Mistrz Orlika, nawet nie musimy nagrywać. 3 days later. Nie ma widowni, że teraz trafię. A się stresowałem. Ale ładna bramka! Jak takie ułamki będziemy grać. Kurde, kurde. A? Kurde, bramkę. Boże. O Jezu! Brawo! Ojcu! Zabił bramkę! Bez bramkarza! Kiedyś ten skill wróci. Ale był kiedyś? Wiesz co? To wszystko to przekraczanie granic uniwersów i w ogóle To nie! Majstersyk! Czyli rozumiem, że w twoim uniwersum jesteś mistrzem? Tak! To zajebiste to uniwersum, powiem ci. No! Zajebiście! Jak trafisz w okienko, jakie chcesz okienko? Prawe, lewe wybierz sobie, to dam ci dychę. Ale musi być takie ładne, takie wiesz, to musi być wyraźne okienko. Dobra, kurczę! Obojętne jak? Obojętne. Come on, Rudolph. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh shit! Dam ci drugi czas. Wiesz co? Ale dobra. Jak nie skillem, to rozumiem. Co? Wow. Kurde, coś zrobił. Jest dwa. O kurde. Paliczy? Nie no, chłopie. Do tego. Spisz numery, zaprosimy go na odcinek, może się rozmyśli i zapomnieć. To jest przesadnie wyraźnie nagrany disclaimer. W celach klaryfikacji, czemu nie jesteśmy wandalami? Autobus pozornie przez nas trafiony był już uprzednio uszkodzony i tylko wyłącznie został wykorzystany jako atrapa dla naszego filmu. Żaden faktyczny autobus nie został uszkodzony w toku programu. Prosimy nie naśladować naszych akcji, ani pozorowanych akcji. Dziękujemy. Najlepiej się strzela swoją własną piłką, bo znacie jej środek ciężkości, wiecie ile waży, jaka jest napompowana i oczywiście musicie strzelić z całej siły, bo to jest klucz do tego, aby trafić poprzeczkę. Patrzcie. Watch out, watch out! Dwa razy się odbiła. Widzieliście to? Ja cię kręcę. Ja tylko teraz przypomnę dla wszystkich widzów, że najlepszym klubem na świecie jest Cristiano Ronaldo. Nie ma żadnej dyskusji z tym. Nawet nie handlujcie ze mną. Nawet nie piszcie żadnych komentarzy, nie ma sensu. Nie, Messi. Messi. To jest average fan Messiego, proszę bardzo. Messiego wywalili z krainy krasnoludzków, bo był za wysoki. Nie, ale to był suchy żart. Nie wchodź tak blisko, no przecież to ma zooma, przestraszyć widzów. O cholera. Dobra, bez problemu. Dobra, to patera. Do Messiego. Aha. Już menadżer dzwoni, nie? Już dzwoni. Halo? Już kontrakty? No, już kontrakty. Gdzie? Konflikt. Nie podskocz tak blisko, przecież widać cię. Dobra, słuchajcie, to będzie złoty strzał. Tutaj, patrz, bo to jest złoty strzał. Strzał roku. Nie dość, że sam sobie wysunę piłkę, to jeszcze kopnę w drugą stronę i trafię do bramki. Patrzcie.
chodź, 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 chodź. A więc, moi drodzy, wracamy. Po 10 latach... Z towarzystwem! Oficjalnie, otwarcie nowego kanału. Będzie główka, będzie Borówa, będę ja, będą inni starzy orlikowcy. I werbujemy nowych orlikowców! Rudy ma 100 HP, nie? Patrz teraz. To jest już silny atak minus 50, nie? No jak spał. A tymczasem... Fatality. Ale zapraszamy was na oglądanie naszego kanału. Wiecie, bo to nowy kanał, na zachętę zostawcie tego subika. I moi drodzy, wielkie orlikowanie powraca. Tak, nie wierzyliście w to, nie? Ja też nie wierzyłem, ale powraca. Miałem tego nie nagrywać, a pomyślałem, a nagram i chuj. Wracamy, wracamy. O. Zaraz się okaże, czy będzie wielkie orlikowanie 20. Brzezik. Yes! Chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Oddychaj. Wielkie orlikowanie 7 będzie... Kurczę! Będzie... A nie, ja żyję! Od dnia dzisiejszego challenge piłkarskie. Do tego jeszcze będą jakieś shortsy na pewno. Będą filmiki ze starych wspomnień. Tak, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Hub. Wszystko! Zabrudy już jest na hub. Wszystko! Jestem jego first donator. Jedynym. Ej, nie żeby coś, ale są mocne argumenty. Jest świetnie. Wyślij tak rękę. Jesteś na tyle silny, żeby mnie utrzymać? 100% mięsień i siła. What the hell? Za wysoko poleciał. Łomada, ty był, ty był. O kurczę, nic nie jest. Co się stało, nie widziałem. Kurde, nie, kolejna dekada.